Wielce Szanowny Panie Prezydencie, wielce Szanowny Panie Kanclerzu. Bardzo przede wszystkim dziękuję zarówno Panu Kanclerzowi jako kuratorowi miejsca, jak i Panu Prezydentowi za to spotkanie. Rzeczywiście w tej bardzo ważnej dla mnie i dla nas formule Trójkąta Weimarskiego ostatni raz widzieliśmy się w tym składzie pod tym tytułem właśnie spotkania weimarskiego dokładnie 8 lutego 2022 roku, tuż można powiedzieć przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trzeba sobie jasno powiedzieć, 24 lutego świat się zmienił, 24 lutego zmienił też postrzeganie struktury i architektury bezpieczeństwa w naszej części świata. Niestety od tamtego czasu obserwujemy wojnę, jak tej na kontynencie europejskim nie widzieliśmy od II wojny światowej. Cóż można powiedzieć? Mrzonki o tym, że można ułożyć relacje z Rosją, która z powrotem wróciła do swoich imperialnych ambicji, z Rosją, która chce władać nad innymi krajami, z Rosją, która chce sobie podporządkować inne narody, rozpadły się jak domek z kart. Jasną sprawą jest, że z taką Rosją nie da się współpracować gospodarczo. Żadne uczciwe państwo, które chce przestrzegania porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym, które chce pokoju, nie może tego zaakceptować. My tego nie akceptujemy, dlatego jesteśmy razem, dlatego Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska pokazały wobec tej agresji jedność, co dla mnie jako bezpośrednio sąsiada Ukrainy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest kwestią niezwykle ważne. Wspieramy Ukraińców ze wszystkich sił w ich walce o wolność dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy to wsparcie dla Ukrainy realizują. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do koalicji przekazania nowoczesnych czołgów w Ukrainie, tak jak to się dzieje w ostatnim czasie, bo to jest idea bardzo ważna. Bez naszego wsparcia Ukraina się nie obroni. Bez wsparcia wspólnoty Zachodu, państw demokratycznych, Ukraina upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję, zostanie pokonana przez Rosję i nie będzie pokoju na świecie. Bo ja nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma. W związku z powyższym nie ma innego wyjścia, tylko musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił. Dziękuję za to wsparcie i panu kanclerzowi, i panu prezydentowi, bo ono jest przekazywane i z Niemiec, i z Francji. Tego wsparcia z Zachodu potrzebne jest jeszcze więcej. Potrzeba nam zacieśnienia więzi jeszcze mocniej, także w ramach wspólnoty transatlantyckiej, bo ten czas, w który weszliśmy 24 lutego, pokazał wyraźnie, że tylko ścisła współpraca pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy państwami europejskiej demokracji, Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może zagwarantować bezpieczeństwo Europie. Ta współpraca jest niezbędna, ta współpraca jest potrzebna i cieszę się, że w tej chwili ją w tak zdecydowany sposób realizujemy. Za kilka dni będziemy gościli w Polsce pana prezydenta Joe Bidena, co jest dowodem tych zacieśniających się więzi, jak i dowodem naszego wspólnego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego wsparcia dla Ukrainy. Ale dzisiaj będziemy dyskutowali tutaj z panem kanclerzem, z panem prezydentem o naszych wspólnych w tym zakresie działaniach, o tym, co jeszcze możemy podjąć. Tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę z tego spotkania, bardzo ekscelencjom za to spotkanie dziękuję. To jest ważny moment, kiedy jesteśmy tutaj w Monachium w czasie konferencji bezpieczeństwa razem, kiedy pokazujemy jedność europejską, jedność w ramach NATO, naszą współpracę, która wierzę w to będzie się dynamicznie przyczyniała do budowy tej przestrzeni bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Ukraina dzięki naszemu wsparciu musi zwyciężyć. Pokój musi wrócić, przestrzeganie prawa międzynarodowego musi wrócić, a to oznacza, że Rosja musi zostać wyparta z okupowanych terenów na Ukrainie. To się może stać tylko wtedy, jeżeli będziemy Ukrainie udzielali wsparcia. To jest dzisiaj w moim przekonaniu nasze najważniejsze zadanie.